Dzień dobry, witamy z podkarpackiego zacisza Jana Rokity, byłego szefa Urzędu Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za gościnę. To teraz w takim razie cofniemy się do czasów, kiedy pan jeszcze wchodził do polityki, stał przed drzwiami. W 1989 roku brał pan udział w Okrągłym Stole i był pan kandydatem Solidarności z Krakowa w wyborach czerwcowych. Jak pan tam się znalazł? Co pana doprowadziło do na tyle istotnej roli, że w wieku tych 30 lat już pan był na tyle znaczącym człowiekiem? No wie pan, ja zacząłem swoją wielką życiową przygodę z życiem publicznym nie w 1989 roku, tylko w 1980. To był początek, który miał bardzo ściśle określony moment, który ja bardzo dokładnie pamiętam, nawet dziennie, dlatego że to był dzień, który tak naprawdę zaważył na całym moim późniejszym życiu, mianowicie 22 września 1980 roku. To jest dzień, na który moi starsi koledzy ze Studenckiego Komitetu Solidarności w obliczu podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku zwołali w Kolegium Brostianum na Grodzkiej, na dziedzińcu jezuickim dawnym, wiec, jak napisali na takich szarych plakatach, które były ręcznie napisane i przyklejone w różnych miejscach Krakowa, ja taki pamiętam plakat na Jagiellońskiej zauważyłem, napisali, że będziemy zakładać niezależną organizację studencką. Ja byłem wtedy studentem prawa i poszedłem na ten wiec. Najnormalniej w świecie i dwa miesiące później tak się złożyło, że trochę przypadkiem, wbrew własnym planom i intencjom, moi koledzy wybrali mnie na przewodniczącego tejże nowo powstałej organizacji studenckiej na Uniwersytecie, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów NZS-u. I od tego momentu zaczęła się moja historia polityczna, to znaczy wskutek działalności w NZS-ie znalazłem się w kryminale, po wyjściu z kryminału na skutek tego, no z natury rzeczy, różne rzeczy robiłem dalej w latach 80., prawda? I to był jakby ciąg zdarzeń, który doprowadził do Komitetu Obywatelskiego i do 89 roku. No to trwało, jakby nie było 9 lat, to nie było tak deus ex machina. W gruncie rzeczy wszyscy byli pewni wygrania tych wyborów. Widać było, jaka jest już atmosfera społeczna od pewnego momentu. Ale ja nie, dlatego że ja zostałem przez, ewidentnie na skutek jakichś intryg, których do tej pory nie do końca rozumiem, między tak zwanym Krakówkiem, a tak zwaną Warszawką, jak wtedy mawiano. Ja zostałem celowo wypuszczony przez ludzi z Komitetu Obywatelskiego w Warszawie na mandat, na który kandydował jednocześnie Leszek Moczulski. Leszek Moczulski, człowiek z potężnym opozycyjnym życiorysem, przywódca KPN-u. W ogóle nieporównywalnie znany społecznie. Noczulski był takim nazwiskiem nośne w Polsce, prawda? Bardzo znane nazwisko w tamtych latach, z olbrzymim bagażem doświadczenia, więc a jeszcze KPN był w Krakowie bardzo silny w tamtych latach, więc wcale nie było dla mnie jasne to, czy to z Moczulskim te wybory zostaną wygrane, czy też nie. Nawiasem mówiąc, tytułem anegdoty mogę powiedzieć, że jestem tego w 100% pewien, że jeśli by pan szukał w historii pierwszej debaty przedwyborczej pomiędzy kontrkandydatami, jaka w ogóle się odbyła w wolnej Polsce, to była moja debata z Leszkiem Moczulskim na Uniwersytecie Jagiellońskim w maju 1989 roku. W Nowum? W Kolegium Witkowskiego. Aha. W Auli Kolegium Instytut Witkowskiego. Historii. Tak, tak. W auli Kolegium Witkowskiego. Ta debata potem nabrała na tyle dużego rozgłosu, że się pamiętam, Wolna Europa zainteresowała tą debatą i Wolna Europa zaproponowała mnie i Moczulskiemu, żeby zrobić debatę drugą na antenie Radia Wolna Europa i myśmy w związku z tym odbyli drugą debatę w mediach. To były jedyne debaty w ogóle w tamtej kampanii wyborczej, w ogóle jedyne debaty przedwyborcze, jakie w ogóle w Polsce w tamtych czasach miały miejsce, no bo też w ogóle jedyny przypadek kontrkandydowania ze sobą dwóch ludzi do tego samego mandatu. Ach, coż to były za czasy, wie pan, jeśli chodzi o jakość tych debat, no to w ogóle... A ta debata pomogła panu dostać mandat? Nie.
bez znaczenia była tak naprawdę, dlatego że jednak potem się sprawdziło, że wieprz z Wałęsą sfotografowany zawsze wygrywa. I jak przyszły wyniki, to się okazało, że Moczulski nie miał szans, ale ja tego nie mogłem wiedzieć. Ukazał się artykuł Adama Michnika, wasz prezydent, nasz premier. Jak pan się do takiego pomysłu odniósł wtedy? I kiedy zaczynał on wchodzić w realizację, to za którym wariantem koalicji pan był? Z tym, co Adam Michnik nazwał reformatorskim skrzydłem PZPR-u, czy z ZSL-em i Stronnictwem Demokratycznym? Wie pan, to jest jedna z najbardziej zafałszowanych momentów najnowszej historii Polski w takim odbiorze stereotypowym. Zresztą ten stereotyp, niestety, przepraszam, widać także w pańskim pytaniu. Ja byłem entuzjastą przejmowania władzy, tak? To znaczy, ja byłem bardzo nastawiony na to, że idę do polityki, a że polityka ma służyć temu, żeby komunistom jak najprędzej odebrać władzę i zacząć rządzić Polską wedle własnych solidarnościowych wyobrażeń, prawda? Ja uważam, że wszystko, co prowadzi do zdobycia władzy, jest dobre, wszystko, co nie prowadzi do zdobycia władzy, jest złe. Solidarność się panicznie bała władzy. To jest w ogóle długa historia i to najważniejsze błędy polityczne tamtego lata, 89 roku, z tą sławetną zmianą ordynacji między pierwszą a drugą turą, prawda, która umożliwiła wybór Jaruzelskiego potem w efekcie, wynikały z tego, że Solidarność bała się władzy i odpychała od siebie perspektywę władzy. Byłem jednym z nielicznych, którzy parli do władzy i dlatego byłem trochę traktowany jak szaleniec. Może przesadzam, że jak szaleniec, ale w każdym razie jako ktoś, kto nie ma wyczucia, by tak powiedzieć, prawda? Dlatego, że powszechna doktryna, jaka panowała w Solidarności wtedy, to była taka, że władza stanowi niebezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że jest państwo w stanie kompletnego rozpadu i kryzysu i oni chcą nas umoczyć, żebyśmy się umoczyli i to się wszystko zawali wtedy i będzie po nas, prawda? W związku z tym, jak Geremek dawał instrukcje przy okrągłym stole, żadnych decyzji dotyczących wejścia do władzy. Przecież Solidarność chciała w gruncie rzeczy legalizacji Solidarności, samorządu, wolności prasy, różnych takich rzeczy. Natomiast Senat wolny, te wybory, to wszystko komuniści wmuszali Solidarności. To był pewien paradoks, prawda? Bo oni uważali, że Solidarność trzeba wciągnąć jakoś. A no tak, żeby nie... odpowiedzialnością tak, się podzielić. Tak, oni się chcieli podzielić odpowiedzialnością, oni zrujnowali państwo i oni nie wiedzieli, co z tym mają zrobić. Mieli burdel po prostu kompletny i w środku tego burdelu stali i płakali, prawda? I chcieli, by ktoś znalazł z tego jakieś wyjście, a Solidarność z kolei mówiła, że nie, prawda? Że się boi też tak samo, z obie strony się bały. Było też absurdalne widowisko, patrząc z perspektywy historii, bo to był ewidentnie moment, kiedy trzeba było wykorzystać ich słabość, żeby jak najszybciej brać władzę. Więc jak pyta mnie pan o artykuł Michnika, byłem entuzjastą artykułu Michnika. Zresztą z Adamem żeśmy wtedy na ten temat wielokrotnie rozmawiali, bo Michnik akurat był stosunkowo w tej elicie Solidarności, stosunkowo bliski mojemu sposobowi myślenia, prawda? Znaczy z tych ludzi z elity tamtejszej, ówczesnej elity okrągłostołowej, to powiedziałbym, że Michnik był najbliżej tego politycznego myślenia, prawda? Takiego właśnie myślenia w kategoriach władzy. A dlaczego mówię, że... I to jakby pierwszy punkt. A drugi punkt, dlaczego mówię, że ten czas jest w takim potocznym odbiorze dość mocno, wizja tamtego czasu jest dość mocno zafałszowana. Nie było, proszę pana, wizji koalicji z komunistami i wizji koalicji z SD i ZSL-em. To jest brednia kompletna historyczna. Były dwie różne wizje koalicji z komunistami. Jedna wizja, którą miał Geremek i Michnik. Oni chcieli, krótko mówiąc, doprowadzić do przejściowego rządu z Kwaśniewskim. Uważali, że jest takie unowocześnione, tak, skrzydło PZPR, które jest w gruncie rzeczy skłonne do daleko idących ustępstw, kapitulacji. Taki dalszy Rakowski? Rakowski nie. To Rakowski, Rakowski był z Jaruzelskim w tamtych latach. To raczej to był Kwaśniewski. Przede wszystkim liderem tego środowiska był Kwaśniewski. Tak. Za nim stali Wiatr. Był taki syn tego starego profesora komunistycznego Wiatra, Sławek Wiatr. Ludzie z ZSP, prawda? No, dzisiejszy Czarzasty, który był tam wtedy
wynieść, przynieść, prawda? Ale też tam gdzieś tam się wokół tego kręcił. Ale generalnie można powiedzieć, że to była ta taka młodsza i skłonna do bardzo daleko idących ustępstw część aparatu komunistycznego. Natomiast druga wizja, z którą wrzucił w pewnym momencie Kaczyński, walcząc z, znaczy próbując się przeciwstawić, prawda, wizji tego sojuszu, to była wizja sojuszu z generałami. Czyli z Jaruzelskim, z Kiszczakiem i z Siwińskim. Czyli z najbardziej, można by powiedzieć, tą taką obarczoną stanem wojennym częścią aparatu komunistycznego, prawda? No i jak pan wie, rząd Mazowieckiego w efekcie powstał na gruncie tej drugiej wizji, prawda? Dlatego, że decydujący tutaj się okazał Wałęsa, który dał się przekonać Kaczyńskiemu w tamtym momencie, że należy osłabić pozycję środowisk żydowskich przede wszystkim w Solidarności, bo to było głównym motywem, prawda? Geremek, Michnik, prawda? Takie było realne tło tego sporu. I tutaj do przeprowadzenia tej drugiej koncepcji wykorzystano dość zręcznie, tu Kaczyński okazał po raz pierwszy duży talent polityczny, głosy SD i ZSL-u, prawda? Ale oni, ich głosy wykorzystano, natomiast ich wpływ na ten koncept polityczny, ich wpływ na ten rząd był żaden, prawda? Znaczy rząd Mazowieckiego to był sojusz tak naprawdę ludzi wskazanych przez Mazowieckiego, czyli takiego, można by powiedzieć, środowiska z KIK-u warszawskiego się wywodzącego przede wszystkim, no z pewnymi koncesjami na rzecz środowiska lewicy laickiej, prawda, czyli Kuroń wszedł do tego rządu między innymi jako jeden z kluczowych ministrów, a z drugiej strony wszystkie resorty siłowe zajęli PZPR. No PZPR, generałowie, tak? Znaczy to bardzo specyficzna część PZPR-u, prawda? Znaczy zajęli generałowie, ojcowie stanu wojennego. No, i tego typu sojusz zaczął rządzić Polską, co miało opłakane konsekwencje w krótkim czasie, jak się potem okazało, dlatego że no jest oczywiste, że gdyby powstał w 89 roku, powiedzmy, hipotetyczny rząd Geremek-Kwaśniewski, a nie rząd czyli bardziej Mazowiecki, to, co... a nie rząd Mazowiecki-Kiszczak, to Polska byłaby nie znalazła się w ogonie reform w Europie Środkowej. Polska nie byłaby przestraszona bez przerwy inwazją sowiecką. Polska by się nie domagała pozostawienia wojsk radzieckich, jak domagał się tego Mazowiecki, na terenie Polski. Przecież on też miał argument, że... Żeby nas bronić przed Niemcami, tak, no prawda? Właśnie. Tak, to jest coś niebywale idiotycznego. Rząd nie bałby się rozwiązania cenzury. Przecież to było, dochodziło do rzeczy tak absurdalnych, że potem parę miesięcy później ten rząd Mazowieckiego nie chciał rozwiązać cenzury. Prawda? Trzeba było prowokacji w postaci artykułu Gazety Wyborczej, który sam napisałem na pierwszej stronie, żeby rozwiązać główny urząd, żeby przymusić Mazowieckiego do tego, żeby rozwiązać cenzurę w Polsce. I ten rząd nie bałby się tak dramatycznie przekształceń policji, prawda, i aparatu bezpieczeństwa. Przecież niech pan pamięta, że Ruch Wolności Pokój, to wiemy dzisiaj, ja wtedy sobie z tego nie zdawałem sprawy, ale Ruch Wolności Pokój, który działał no już jako taka schyłkowa formacja wtedy, ale wszystko jedno, bo ta wielkość, wielkie lata Ruchu Wolności Pokój to były 86-7, ale jako schyłkowa formacja młodzieżowa, taka pacyfistyczna działał, był inwigilowany przez policję polityczną do lata roku 1990, prawda, przez rok działalności rządu mazowieckiego. No jednak to wszystko byłoby się nie zdarzyło, gdyby nie to, że de facto wojsko, czy elita wojska komunistycznego i elita służby bezpieczeństwa stała się partnerem do reformowania Polski. To było straszne nieszczęście. I to dlatego, że ostatecznie została zrealizowana wizja Kaczyńskiego tak, zamiast wizji Michnika. Ale nie Kaczyński był decydentem. No tak, on później... Decydentem był Wałęsa. Tak. Prawda? Więc jakby Kaczyński, jeśli można go tu za coś winić, to za inspirację. Natomiast on nie był decydentem. Prawda? Z czego wynikało to, że powierzono panu szefostwo Sejmowej Komisji do spraw zbadania zbrodni Służby Bezpieczeństwa? To był zbieg okoliczności, bo ta komisja była zbiegiem okoliczności. Była taka lista, którą zrobił w latach 80., w końcu lat 80. Komitet Helsiński w Polsce. Lista osób, które które poniosły śmierć w wyniku nieznanych okoliczności
bardzo prawdopodobnie, że wskutek działalności aparatu przemocy, prawda? Czyli zamordowani. Na tej liście było, o ile dobrze pamiętam, 101 osób Komitetu Helsińskiego. To była lista tajemniczych zgonów w latach stanu wojennego i w całych latach 80., które zdaniem Komitetu Helsińskiego należało wyjaśnić. O istnieniu tej listy Komitetu Helsińskiego wszyscy wiedzieli. Ona nie była żadną tajemnicą, ale taki kompletnie zapomniany poseł z Kielc, Tadeusz Kowalczyk, nieżyjący już, bardzo porządny człowiek, wpadł nagle na pomysł, kompletnie sam, bez jakiejkolwiek konsultacji z kimkolwiek, tak się wtedy politykę robiło, dzisiaj to jest niemożliwe, a żeby wyjść na trybunę sejmową i powiedzieć, że jest taka lista, którą ułożył rok temu Komitet Helsiński, że tu jest 100 ofiar prawdopodobnie Służby Bezpieczeństwa i on uważa, że powinna powstać komisja, która by te zbrodnie wyjaśniła i on prosi marszałka, żeby marszałek poddał ten wniosek pod głosowanie. Marszałek wziął i poddał ten wniosek pod głosowanie. Wniosek przeszedł. Wszyscy przywódcy po stronie i Solidarności, i komunistów obudzili się z ręką w nocniku, że jakaś komisja powstała, ale w ogóle nie wiadomo, co to ma być za komisja, czym ona się ma zająć w ogóle, jak ona ma prowadzić te śledztwa. W ogóle jakiś problem straszny, prawda? Nagle powstała komisja. Nikt nie przewidywał takiej komisji przy okrągłym stole, nikt nie mówił o takiej komisji, prawda? Nagle tak. Nieobliczalność parlamentu tamtego czasu, urocza nieodpowiedzialność, dlatego to była piękna polityka właśnie wtedy, prawda? Że no dziś rzeczy... nie do wyobrażenia. W ogóle nie do wyobrażenia dzisiaj, żeby bez wiedzy liderów coś się mogło wydarzyć, bo wszystko zniszczyła dyscyplina partyjna, która jest najbardziej zabójczym środkiem w polityce, który zniszczył politykę w ogóle demokratyczną, no ale to mniejsza o tym. Więc i pamiętam dokładnie, że zdumiony i kompletnie zaaferowany Geremek, nie wiedząc w ogóle o co chodzi, zawołał mnie i mówi do mnie, panie Janku, jakąś komisję żeśmy powołali, wie pan, nie bardzo mam czas się tym zająć, może jakby co, to by pan stanął na jej czele i się tym zajął. Panie profesorze, no jak jest taki rozkaz, to proszę bardzo, zajmę się, tak. No. OKP zgłosił, że dobrze, komisja Kowalczyka w takim razie, ale to na czele stanie Rokita i Rokita będzie wiedział, co z tym zrobić. Aha. I wiedział pan? No i pan, no skąd? No w ogóle nic nie wiedziałem, wszystko się dopiero wykuwało w praktyce. No, ale potem się udało z tego zrobić coś bardzo poważnego. Mam pewne poczucie satysfakcji, dlatego że dwa lata później, jak komisja złożyła raport, napisał do mnie list Jan Nowak-Jeziorański. Gdzieś go nawet mam, ten list. Był taki bardzo sympatyczny. Wtedy jeszcze się listy pisało. Wtedy się jeszcze listy pisało, tak. Ja do dzisiaj piszę listy. Napisał do mnie list odręczny, że ten raport, który myśmy złożyli dwa lata później, przeczytał i że on chce w imieniu starego pokolenia AK-owców i wolnoeuropejczyków podziękować mi za ten raport, bo to jest jedyny materiał, który obnaża tak naprawdę naturę w szczegółach mechanizmów przemocy i stanu wojennego w latach 80. I wie pan, co jest zabawne, znaczy zabawne i smutne w gruncie rzeczy, że ten raport pozostał w gruncie rzeczy jedynym takim materiałem, to znaczy żadnego innego, chociaż potem powstawały jakieś następne komisje w Sejmie, wszystko była fikcja. Nikt nigdy już potem niczego nie stworzył, co by tak naprawdę próbowało analizować przemoc stanu wojennego. Pozostał po tylu latach jedynym poważnym tekstem na ten temat. To jest ten poseł Kowalczyk, naprawdę to on ma zasługę u Pana Boga, bo gdyby nie jego wybryk na trybunie sejmowej, to by nie było w ogóle żadnego materiału dzisiaj na temat przemocy stanu wojennego. Bo mnie by nie przyszło do głowy złożyć takiego wniosku, prawda? No, ja bym nie wyszedł na trybunę i tego no nie tak. powiedział. On wyszedł i coś takiego zrobił i dzięki temu stało się to, co się stało. No. A jak wam się jako komisji współpracowało z MSW, które miało wszystkie akta, a na jego czele stał Czesław Kiszczak, jak pan wspomniał? No doskonale, to znaczy Czesław Kiszczak zapraszał mnie na rozmowy i opowiadał mi historię o swoim życiorysie.
Natomiast ja mówiłem, że chciałbym jednak dostęp do materiałów po wysłuchaniu jego opowieści o życiorysie, na co on mówił, że ależ oczywiście wszystko pan dostanie i wydawał polecenia w mojej obecności o tym, że wszystko panu Rokicie, to wołał jakiegoś oficera, był dla komisji pana Rokity, wszystko należy. Tak jest, panie generale. No oczywiście dostawaliśmy papiery, tony papierów pozbawione kompletnego znaczenia. Postanowili nas zarzucić papierami pozbawionymi jakiegokolwiek znaczenia. Bardzo to było sprytne, żebyśmy ugrzęźli, więc do momentu, kiedy nie pojawił się w MSW Kozłowski, no to komisja była w gruncie rzeczy nie miała dostępu do niczego. Ale skorygowałbym trochę to, co powiedziałem, że do niczego, bo jednak do pewnej istotnej rzeczy mieliśmy dostęp. Mianowicie zaczęliśmy metodycznie w każdej z tych 100 spraw ściągać akta prokuratury. A w prokuraturze już działał Będkowski i Strzembosz i można było te akta dostawać. Akta prokuratorskie byśmy dostawali. Ja wpadłem na pomysł, i to był pomysł z perspektywy czasu, oceniam, który uratował komisję, żeby poprosić grupę najwybitniejszych adwokatów związanych i prawników związanych z Solidarnością w latach 80., żeby przyjęli rolę ekspertów komisji i siedli nad tymi tonami akt prokuratorskich, znajdując w tych aktach prokuratorskich przesłanki wskazujące na to, że trzeba wznowić te postępowania. Znaczy wszystkie uchybienia, które następowały przy tych procesach. I tak pojawił się ten raport, dlatego że ten raport potem przeanalizował tych 100 przypadków pod kątem wszystkich zaniechań, oszustw śledczych, które się dokonały w latach 80. i stanowił w związku z tym genialną podstawę do tego, żeby wznowić postępowania. Natomiast materiały operacyjne, czyli materiały bezpieki, te wszystkie o sekcji D, prawda, które się znalazły w końcu w raporcie, to była rewelacja wtedy, prawda? Myśmy nie wiedzieli, że sekcja D istniała. To była jedna z takich informacji kompletnie nowych. Czyli sekcja do spraw dezinformacji i zabójstw, prawda? Więc to wszystko się dopiero zaczęło odkrywać, jak na Rakowiecką przyszedł Krzysztof Kozłowski, A co wcześniej sprawiło, oczywiście. że Mazowiecki postanowił mianować w końcu wiceministra solidarnościowego tam w MSW po tych paru miesiącach długich? No to był taki pomysł, że w ramach tworzenia dobrego klimatu z współpracy z generałami, to każdy z generałów do swojego resortu przyjmie jednego solidarnościowego wiceministra. Tak Onyszkiewicz poszedł do MON-u. Bronisław Komorowski chyba też, prawda? Wtedy. Potem Komorowski jako, to było zabawne, jako ten główny oficer polityczny, tak, do głównego zarządu politycznego, ale to tak, potem jeszcze Komorowski, tak, ale Onyszkiewicz przede wszystkim. No i Krzysztof Kozłowski. Kozłowski do MSW. Tak, i Kozłowski do MSW, tak. No ale już pan z Kozłowskim nie porozmawia, bo on nie żyje, Niestety. a on był fascynującym rozmówcą. Ich rola do momentu, kiedy nie udało im się przejąć tych resortów, była znikoma, no bo oni dokładnie tak samo jak ja byli tak samo traktowani przez Kiszczaka, tylko Kiszczak im znacznie dłużej opowiadał swój życiorys, prawda? Popijał z nimi koniak, był dla nich bardzo miły. Pytał ich, czy mają wygodne gabinety, czy sekretarki dobrze obsługują, czy oficerowie salutują odpowiednio, czy wszystko jest okej. Okay. Czy może pan ma jakieś zastrzeżenia? Może jednak jakiś oficer źle zasalutował No, chociaż Kozłowskiemu udało się chyba powstrzymać proces spalenia akt, prawda? Przez MSW. No nie, bo Kozłowski przyszedł, o ile ja pamiętam, musielibyśmy do dat sięgnąć w maju roku 90. I co, A było już za późno? już było za późno, tak. Znaczy, akta były palone tak naprawdę na skalę przemysłową do tej sławnej dyrektywy Kiszczaka z przełomu stycznia i lutego, już nie pamiętam daty dziennej w tej chwili, 90. roku, która była wynikiem akcji podjętej przez Komisję do Spraw MSW, prawda? No bo to jest ta. Jak powstała ta komisja, to do mnie zaczęli przychodzić funkcjonariusze biura C MSW. Biuro C to było archiwum, ale archiwum to
Tak brzmi archiwum, dlatego że archiwum w Służbie Bezpieczeństwa to nie było archiwum, tylko to było to najtajniejsze z najtajniejszych miejsc, prawda? Najważniejsze w całej strukturze resortu, więc to nie jakieś tam zwykłe archiwum, prawda? Tylko biuro C. I oni zaczęli mi przynosić informacje o tym, że są w nocy ciężarówkami wywożone dokumenty do młyna w Konstancinie. Potem zaczęli mi przynosić, no bo z natury rzeczy część tych ludzi zaczynała przechodzić na drugą stronę, prawda? No to jest naturalne w takich warunkach, jak widzieli, co się dzieje, prawda? Że Solidarność wzięła władzę na serio, nie na niby, tylko na serio. Więc przychodzili w nadziei na to, że się też pewnie, może z przyzwoitości, a może też dlatego, że się jakoś przysłużą. No, ludzkie motywacje są różne. Dość w każdym razie, że ja dostałem całe takie pudełka, przynosili mi nadpalonych, nadmielonych akt, które zostały wyniesione z młyna w Konstancinie, prawda? Tam coś pozostało. Ja nie wiedziałem w ogóle, co z tym robić. Zadzwoniłem do Mazowieckiego. To nie był taki czas, że się każdy poseł mógł spotkać od tak z premierem, prawda? To dzisiaj to inaczej, inne stosunki panują. Zapamiętam, to patriarchalne były stosunki bardzo. Najpierw długo mi się nie udawało dodzwonić do Mazowieckiego. W końcu Mazowiecki odebrał ode mnie telefon. Ja mu opowiedziałem o tym wszystkim. Panie premierze, pewnie pan o tym nie wie, co się dzieje i tak dalej. Jak pamiętam tę rozmowę, to jest jedna z rozmów, które były w jakiś sposób bardzo ważne w moim życiu. Dlatego ją tak doskonale pamiętam. Takie milczenie po drugiej stronie słuchawki w pewnym momencie i potem taki spokojny głos premiera. Panie pośle, tak się zastanawiam, co by panu poradzić. Wie pan, moim zdaniem najlepiej, jakby pan o tym zameldował ministrowi Kiszczakowi. No i napisał pan chyba wtedy list do Geremka, który zameldował to Ten list się gdzieś Kiszczakowi. znalazł teraz. Ja w ogóle nie Tak. pamiętałem o tym liście. Tak. Ja zrobiłem, napisałem ten list do Geremka, który wyszedł na jaw teraz, gdzieś został odnaleziony w Ameryce. Tak. Tak. Zabawna historia, sam się śmiałem. Ale ten list do Geremka napisałem trochę jako alibi. Ja się wystraszyłem, powiem panu szczerze. Znaczy, ja się wystraszyłem, że będę za chwilę współodpowiedzialny za ten proces. Rozumie pan? Za to, co się tam dzieje. Wiedziałem, że tam się dzieje kryminalna działalność, że jeżeli to jest praworządne państwo, to za chwilę za to się będzie szło do więzienia, za zgodę na to, co się tam, na to się tam pozwoliło, prawda? Więc ja się trochę wystraszyłem. Ja ten list napisałem jako alibi, że ja jestem przeciw kategorycznie, ale zrobiłem coś więcej. I to tu się zrodziło takie moje zaufanie do Geremka wtedy, dlatego że Geremek mi dał na to przyzwolenie. Bez jego przyzwolenia nie mógłbym tego zrobić jako wiceprzewodniczący klubu. Zwołałem konferencję prasową OKP, którą sam poprowadziłem, na której pokazałem te akta i opowiedziałem o tym, co tam się dzieje publicznie, co było absolutną sensacją, bo nikt o tym nie wiedział. No, zrobiło się zamieszanie, w efekcie czego rząd się tym zajął na drugi czy trzeci dzień i na posiedzeniu rządu Kiszczak ogłosił rozkaz o, strasznie śmiesznie się nazywało, rozkaz o, nie było niszczeniu akt, tylko o zaprzestaniu procesu, kurczę, wyszło, uciekło mi z głowy słowo. W każdym razie takie biurokratyczne słowo, które miało określić, że tu nagle zwykły proces się jakiś dzieje, prawda? Ale skoro tak strasznie chcecie, żeby tego nie robić, proszę bardzo, to wydam taki rozkaz, że. A brakowania dokumentów, nieaktualnych dokumentów, brakowania. O zaprzestaniu brakowania nieaktualnych dokumentów, jakoś tak. I posłuchali? Tak, to znaczy to był przełomowy moment, dlatego że o ile do. To są pierwsze dni lutego 90 roku. O ile do momentu tego posiedzenia rządu i tego rozkazu Kiszczaka przez 5 miesięcy czy 6 palenie szło, niszczenie akt szło przemysłowo, o tyle potem to już były tylko punktowe przypadki, prawda? Gdzieś coś, ale to już w ogóle ta przemysłowa część została zakończona. Jeśli w ogóle coś ocalało, jeśli w ogóle można dzisiaj rekonstruować historię, jeśli w ogóle IPN dzięki temu może istnieć, to wyłącznie dzięki temu, że pojawiła się wtedy ta interwencja wobec rządu i ta zgoda Geremka i ta konferencja prasowa i ten rozkaz Kiszczaka. Bez tego nie byłoby nigdy IPN-u, bo
bo nie byłoby w ogóle wokół czego robić IPN, bo tam już by nic nie zostało. Oni to, co by chcieli wziąć, to zabrali ze sobą, prawda? A to, co by chcieli zniszczyć, to by zniszczyli i nic by nie zostało. To jest kryminalny moment polskiej najnowszej historii. Czyli Panie świeci nad jego duszą, był dobrym człowiekiem, ale moim zdaniem nie rozumiał tego, na co wydaje zgodę Mazowiecki. I to jest, no, to się działo za jego wiedzą przecież, to jest jasne. Dojrzewało już to, co później zostało nazwane wojną na górze. Jak pan to odbierał? Jak pan obserwował to jako poseł, członek komisji? Ja nie lubiłem wtedy Wałęsy. Ja Wałęsy nie lubiłem od czasu... Potem zresztą zmieniłem zdanie na temat Wałęsy. Potem polubiłem Wałęsę. Jak się z nim, że tak powiem, bliżej spotkałem. Ale to już jest późniejsza historia. Późne lata 90., jak on przestał być prezydentem. Ale wtedy, lata 80. i tamten czas, to w moim środowisku w ogóle Wałęsy się bardzo nie lubiło. Ja też Wałęsy bardzo nie lubiłem. Wie pan, ja pamiętam takie traumatyczne doświadczenie trochę z Wałęsą. To był zjazd Solidarności, ten w Hali Oliwii w 81 roku, na którym ja byłem jako gość. I tam było takie spotkanie Wałęsy z delegatami Małopolski, na którym ja byłem, gdzie Wałęsa opowiadał, zapytany o jego koncepcję dalszego rozwoju kraju i reformy gospodarczej, że z całą powagą, miał długi wywód na ten temat, że trzeba zrobić tak, że on już ma na to ekspertów, że w Polsce trzeba wyeliminować komunistów, ale w jaki sposób to zrobić? W taki sposób, że my każdemu chłopu w Polsce przydzielimy jednego robotnika i każdemu robotnikowi jednego chłopa. Ten chłop będzie dla tej rodziny robotniczej produkował jedzenie i przywoził do miasta, a ten robotnik będzie dla niego robił przyrządy, które mu są potrzebne do pracy na roli. I w ten sposób wyłączymy komunistów całkowicie, bo oni przestaną być potrzebni. No, to bardzo długo objaśniał, delegaci kiwali głowami z wielką powagą, że to jest bardzo ciekawa koncepcja. I ja miałem wtedy 20 lat, byłem radykałem i pewnie za bardzo pewnym siebie, ale uznałem, że to są wariaci, krótko mówiąc wszyscy, że to jakieś jest stado baranów kompletnych, prawda, i że to w ogóle nie wiadomo, co o tym myśleć. I do Wałęsy nabrałem uprzedzenia całkowitego, w związku z tym, jak się pojawił spór o to, czy Wałęsa ma być prezydentem, czy nie, to dla mnie było jasne, że nie Wałęsa, prawda? Znaczy nie miałem z tym jakichś poważniejszych problemów. Niechętnie patrzyłem na wszystko, co robił Wałęsa w latach, na jego postawę w latach 80. i przekonałem się potem do niego, jak mówię. To nie zachowałem do dziś. Potem się do niego przekonałem, a potem, no jak współcześnie, to znowu się, że tak powiem, odprzekonałem, no bo Lechu się trochę na psy zeszedł, ale to już zupełnie inna, całkiem współczesna historia. Więc poparł pan wtedy Mazowieckiego? No to było oczywiste w tym miejscu, w którym się znalazłem, tak, prawda? Znaczy to nawet nie było żadnego pytania, ani wyboru, a ja nie miałem z tym jakichś problemów. Całe środowisko, w którym się znalazłem, nie tylko poparłem Mazowieckiego, ale zostałem jego szefem kampanii w Krakowie. Spodziewał się pan, że... Znaczy inaczej, jak dużym zaskoczeniem była dla pana kampania Tymińskiego? Zauważył pan w porę, że on jest zagrożeniem? Tymiński nie był żadnym zagrożeniem, nie zauważyłem. Sondażowym, tego procentowym. Tak, ale nie był zagrożeniem, bo to jakby... Dla Mazowieckiego. No oczywiście to, że wygrał z Mazowieckim, było strasznie upokarzające i tego nikt się nie spodziewał. Ja się też tego nie spodziewałem na pewno. Nie pamiętam dokładnie, ale nie sądzę, żebym się tego spodziewał. Ale Tymiński nie był problemem. Tymiński był problemem marginalnym, bo przecież wiadomo było, że Mazowiecki wybory nie przegrywa tak naprawdę z Tymińskim, tylko że przegrywa z Wałęsą, że to jest istota rzeczy. A że Tymiński się włączył w tę grę i jeszcze potrafił uzyskać lepszy wynik od Mazowieckiego, no to było dodatkowe upokorzenie Mazowieckiego tylko i wyłącznie, ale dla całej rozgrywki politycznej nie miało większego znaczenia. Tymiński się pojawił i zniknął i tyle, prawda? Znaczy nie wiadomo w ogóle, co się z nim potem stało z tą swoją czarną teczką. Natomiast ja byłem bardzo optymistycznie nastawiony co do perspektyw Mazowieckiego, bo pozory były takie społeczne wtedy takie, że ten rząd i premier był kochany, prawda? Znaczy, wydawało się, że jest kochany. To jakieś starsze panie, które historyzowały na punkcie naszego premiera, jaki to jest kochany nasz człowiek, nasz premier i tak dalej. Więc taka atmosfera panowała miłości wobec Mazowieckiego, mi się wydawało, że Mazowiecki wygra. I jest taki, pamiętam dokładnie, moment przełomowy, w którym zrozumiałem, że Mazowiecki przegra. I to był dzień też, który był jakoś tam ważący na późniejszym moim życiorysie, dlatego że wtedy podjąłem pewne wewnętrzne postanowienia. Jak panu mówiłem, ja byłem szefem kampanii Mazowieckiego w Krakowie, sztab był w Pałacu pod Baranami.
pamiętam, że w tym sztabie siedziałem na parapecie okna kiedyś, patrząc na rynek, kiedy na rynku odbywał się konkurencyjny wiec Lecha Wałęsy, przyjechał Lech Wałęsa. I patrzyłem z coraz większymi oczami, znaczy patrzyłem na przelewający się, nieogarniony, gigantyczny tłum wylewający się na wszystkie ulice dookoła tej części rynku tutaj od Szewskiej, z Sławkowskiej. Dzisiaj najbrzydsza ulica odchodząca od rynku. Tak, to prawda. Od Szewskiej, Sławkowskiej i Wiślnej, prawda, w tym miejscu, po tej stronie. Patrzyłem nagle, jak pojawił się Wałęsa i tłum, nie jacyś aktywiści, tłum w sposób spontaniczny wziął go na ręce, krzycząc Lechu, Lechu i niosąc go przez pół rynku na miejsce, gdzie on miał przemawiać. Wtedy zauważyłem, że emocja społeczna jest po stronie Wałęsy. Zrozumiałem, że emocja jest po stronie Wałęsy i pomyślałem, że jestem szefem sztabu przegranego. Tak? To jest, i tak się, to już było dla mnie wtedy oczywiste, ale to już było wszystko za późno. Wtedy podjąłem pewną decyzję, która była potem bardzo ważna w całym moim późniejszym życiu politycznym, a czy dojrzała we mnie pewna decyzja. To znaczy, żeby wszelkimi siłami nie dać się nigdy zepchnąć w polityce do takiego miejsca, które byłoby konkurencyjne wobec głównego nurtu bijącego polskiego patriotyzmu. To znaczy Wałęsa był wtedy niesiony falą polskości, falą miłości do Polski. Znaczy falą wybuchu patriotyzmu polskiego, takiego, prawda, entuzjazmu patriotycznego, prawda? Polska, Polska, wielka Polska, wspaniała Polska, prawda? Ja a Mazowiecki nie umiał obudzić tej emocji? Nie. Nie umiał kompletnie. Oczywiście jeszcze to, że w znacznej części uważano, że Żydzi za nim stoją, było bardzo istotne. To nie był decydujący problem, ale jeden z bardzo istotnych problemów. Zresztą przecież, wie pan, to były czasy takie, kiedy oskarżono samego Mazowieckiego, że jest Żydem i kluczową kwestią sztabu wyborczego Mazowieckiego było to, żeby w jakiś kulturalny, nieupokarzający sposób opublikować genealogię Mazowieckiego, pokazującą, że on nie jest Żydem, tylko jest szlacheckiego pochodzenia. To było bardzo ważne dla sztabu. No tak. Wracając, bo to była dygresja. Zrozumiał pan, no, więc, że jeśli ktoś chce być polskim politykiem, to że nie może pozwolić się zepchnąć w takie miejsce, w którym, można powiedzieć, z lekkim patosem, ale prawdziwie, nie bije prawdziwe serce Polski. To znaczy tam, gdzie nie bije główny nurt polskiego patriotyzmu. Że jak się chce być takiego polskim... Takiego ludu. Tak, że jak chce się być polskim politykiem, to trzeba... To nie wolno być przeciw polskiemu ludowi, tak? To znaczy, że to jest absurd, to znaczy, to lepiej się nie bawić wtedy w politykę. I dlatego jak pan się interesował późniejszym moim życiorysem politycznym, to pan musiał zauważyć to, że taka główna troska moja późniejsza i różne problemy, które z tego wyniknęły, to polegała właśnie na tym, ażeby próbować cały czas jakby nie odklejać się od tego ludowego patriotyzmu polskiego, żeby być przynajmniej w jego pobliżu, żeby go nie zdradzać, żeby nie być przeciwko niemu, prawda? To znaczy, to jest w gruncie rzeczy ta cała moja, by tak powiedzieć, prawicowość późniejsza, to ona się brała z tamtego doświadczenia. Taka biała prawicowość. Tak, ta biała prawicowość, prawda? Ładne określenie, dziękuję. Ona się brała z doświadczenia tego okna w Pałacu pod Baranami, przez które patrzyłem na ten tłum niosący Lecha Wałęsę z takim entuzjazmem, prawda? I poczułem, że tam bije serce Polski. No? Teraz pytanie mam o dwa głosowania nad formą wyborów. Pierwsze nad formą wyborów prezydenckich. Popierał pan powszechne wybory prezydenckie, tak jak wtedy zaproponowało środowisko Mazowieckiego? I drugie od razu zadam. Już po przegranej Mazowieckiego, po ustąpieniu rządu, Wałęsa został prezydentem. W jaki sposób doszło do tego, że Sejm i Wałęsa przyjęli taką ordynację, która no, doprowadziła później po 91 roku, po tych przedwczesnych wyborach, do rozbitego tak bardzo parlamentu. Bez progu wyborczego i jeszcze z ordynacją Saint-Lagu. Tak, tak. Tam Saint-Lagu i Heinemeier był w ogóle do listy krajowej, jeszcze gorzej. A, tak, bo wtedy jeszcze była lista krajowa. Tak.
To jest, jeśli chodzi o rzecz pierwszą, to tu nie było dyskusji. Dlatego, że po tym, jak się dokonał rozłam Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, czy jeszcze nawet przed tym rozłamem, ale z takiego rysującego się wewnętrznego podziału w nim w trakcie wojny na górze, było jasne, że wybór przez Zgromadzenie Narodowe oznacza wybór Wałęsy. Znaczy Wałęsa miał większość w Sejmie, prawda? Znaczy w Zgromadzeniu Narodowym, więc jeśli się było za Mazowieckim, to koncepcja, to mówiło się, że jest się Mazowieckim, to mówiło się takie A, to B było, że się jest za powszechnymi wyborami, bo to tylko otwierało jakąkolwiek w ogóle perspektywę. Więc tu nie było w ogóle dyskusji na ten temat, prawda? Bo tu nie było o czym dyskutować, prawda? No bo o czym tu dyskutować. Więc Mazowiecki, czyli powszechne wybory, czyli próba przez powszechne wybory. Jeśli Mazowiecki się decydował w ogóle na kandydowanie, to tylko przez powszechne wybory. Inaczej on by w ogóle nie postawił swojej kandydatury, bo on w Sejmie przegrywał, znaczy w Zgromadzeniu Narodowym przegrywał. Więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A drugie pytanie, odpowiedź wymagałaby bardzo szczegółowej i bardzo... A jeszcze tylko dopytam, a komuniści, PZPR, ZSL, czyli byli podzieleni no, już PSL. Wtedy, a poza tym głosowało Zgromadzenie Narodowe z Senatem. A no tak, no to rzeczywiście. To bo już... większość była zdecydowana, w ogóle nie było żadnych, tu nie było żadnych w ogóle, żadnych wątpliwości. Więc to drugie pytanie to jest bardzo ciekawe pytanie, ale ono jest na bardzo szczegółową książkę, która wymagałoby bardzo dokładnej faktografii. Ja się strasznie się boję w takich rozmowach, no że tak. Zacznę mieszać fakty różne i coś pana zacznę oszukiwać. Na czym polega problem? To znaczy ordynacja wyborcza, jak pan wie doskonale, rodziła się w atmosferze kompletnego chaosu. Tam były dwa weta Wałęsy. Tak. O jakieś absurdalne rzeczy, o głosowanie Polaków za granicą, chyba o strukturę biura wyborczego, w ogóle nie wiadomo było o co chodzi. Wałęsa, Kaczyński namawiał Wałęsę do tego i w moim przekonaniu to było w tamtych latach ryzykowne, ale kto wie czy nie najsensowniejsze rozwiązanie. A żeby Wałęsa dokonał, używając argumentu, że jest jedynym organem wybranym demokratycznie w państwie, bo Sejm nie ma przecież mandatu demokratycznego, żeby wydał dekret oktrojujący ordynację wyborczą i zarządził wybory i że Sejm się ugnie, prawda? Żeby olał komunistyczną konstytucję, prawda? W tym. To było bardzo ryzykowne, no bo to by oznaczało pewnego rodzaju pucz, ale w moim przekonaniu to było o wiele rozsądniejsze od tego wszystkiego, co się stało, dlatego że no Wałęsa nadałby ordynację z jakąś koncepcją, prawda? Natomiast po tych dwóch wetach, po tych dwóch wetach nie Kaczyńskiego, tylko Wałęsy, ordynacja rodziła się na zasadzie podwiązywania sznureczków. Znaczy, tu Wałęsa coś nie chce, to tu trzeba coś Wałęsie dać. Tam trzeba coś odstąpić, tam trzeba kompromis taki zrobić. Powstał dokument, który był całkowicie niejednorodny, niespójny, przypadkowy. Natomiast jedna rzecz by była jasna, że skoro trzeba uzyskać w Sejmie większość dla tej ordynacji po to, żeby obalić weto Wałęsy, to warunek tego jest jeden, mianowicie trzeba spełnić aspiracje tych wszystkich małych grupek, bo przecież klub się wtedy już rozparcelował na no małe tak. grupki, które marzą o tym, żeby samodzielnie wejść do następnego Sejmu. Czyli bez progu. Bez progu i Harry Niemeyer i San Legi. Więc to był jakby warunek tego, żeby się bić z Wałęsą w sprawie ordynacji, żeby obalić jego weto. Prawda? Pierwsze weto zostało obalone, drugie nie. Więc w moim przekonaniu taka była tego geneza. Cały problem polega na tym, że geneza, że to nie jest jakiś przemyślny koncept. W ogóle to jest szerszy problem w polityce. Znaczy, polityka realna rzadko kiedy się dzieje według wielkich konceptów, prawda? Takich napoleońskich. Tylko uzgadnianie interesów. I przypadku, i zbiegów okoliczności, i koincydencji różnych, prawda? To znaczy, dzieje się przez chaos. Znaczy, niech pan pamięta o tym, że naturą i światem demokratycznej polityki jest chaos. Na tym polega podstawowa słabość demokracji, jeśli chodzi o jej percepcję. Dlatego, że ludzie niby chcą demokracji, lud, ale jak ostrzega chaos polityczny, to zaczyna nie chcieć demokracji. I tak się rodzą dyktatury, prawda? I potem się dyktatury obala, z hukiem przywraca się wolność i up over.
idzie ten sam proces historyczny, prawda? Więc to jest jakby natura świata politycznego. Tak będzie zawsze w moim przekonaniu. To się nie zmieni, bo końca świata politycznego w tym sensie nie będzie, prawda? Takiego, jaki sobie Fukuyama wymarzył, prawda? Kiedyś, żeby się wszystko skończyło już No tak. raz na zawsze. I to dokładnie tak było wtedy, prawda? To znaczy, to się wszystko zrodziło przez chaos.